Szanowni Państwo, chciałam przedstawić wyniki, jakie do tej pory mamy z badań dozymetrami. Chciałam troszkę wytłumaczyć, bo wiele kontrowersji napłynęło i spływa cały czas odnośnie badań aksposymetrami, które miasto Kraków zakupiło. Mamy 3 takie urządzenia. Mierzymy tymi urządzeniami pomiary zarówno u mieszkańców w środowisku komunalnym, jak również mamy pilotażowe badania w szkołach, a w tym roku również w środkach transportu z uwagi na skargi mieszkańców, o których pani radna bardzo dobrze wie, bo mamy mieszkańców, którzy się skarżą na duży ruch telekomunikacyjny w środkach transportu. Szybciutko o samym urządzeniu. Ja mówiłam rok temu, ale nie wszyscy tutaj byli wtedy. Jest to urządzenie oczywiście kalibrowane. My tej kalibracji zawsze pilnujemy. Tutaj są środki na to przeznaczone. Sondą trójosiową pola elektrycznego. Zakres pomiarowy od 80 MHz do 6 giga. Natomiast on jest ustawialny. My mamy model MSPI 200. Co oznacza, że mierzy w 20 dedykowanych pasmach promieniowania. Mierzymy zarówno te częstotliwości radiowe, służby telekomunikacyjne, służby, straż pożarna, służby medyczne, operatorów telefonii komórkowej, nasze telefony komórkowe, czyli sygnał uplink, Wi-Fi 2G, nowej generacji Wi-Fi 5G, oraz WiMAX. Urządzenie kupiliśmy z uwagi na to, że ma pewne właściwości, które były ciekawe dla samych mieszkańców. To znaczy mieszkańcy zgłaszali, że przede wszystkim czułość pomiarowa pomiarów wykonywanych przez firmy akredytowane jest bardzo wysoka, bo od 2 V. My mamy tutaj czułość pomiarową bardzo na niskim poziomie, ale chciałam króciutko przedstawić, kto używa tego sprzętu. Sprzęt jest dostępny od 15 lat na rynku. My mamy ten model najnowszy 200. Wykorzystywany jest, on jest dedykowany do osobistych pomiarów. Wystarczy jednym przyciśnięciem zabrać go ze sobą. Oczywiście należy spełnić pewne warunki wilgotności, odległości od źródeł promieniowania. Mieszkańcy dostają taką instrukcję. Ale proszę zwrócić uwagę, że ten sprzęt zakupiły różne miasta na świecie. Różne instytucje publiczne, między innymi nasz odpowiednik francuskiego, naszego UKE, francuskie UKE, Urząd Komunikacji Elektronicznej, jak również sam przemysł, na przykład, jeśli dobrze widzę, lotnisko w Paryżu stosuje, ale również sami operatorzy, we Francji na pewno firma Orange. Odnośnie, żeby wyjaśnić nieścisłości dotyczące samych pomiarów u mieszkańców. Mieszkańcy wiedzą, że nie jest to pomiar akredytowany. Jest to pomiar informacyjny. Wprowadziliśmy taką procedurę od samego początku, że jeśli w eksposymetrze poziom przekroczy nam 50% wartości limitu polskiego, czyli 7 V, to zgłaszamy to do Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska, i pomiar jest powtarzany pomiarem akredytowanym. I to tutaj wcześniej moi przedmówcy wspominali o takiej synergii, jaką wprowadziliśmy między tymi instytucjami, czyli Urzędem Miasta a Wojewódzką Inspekcją Ochrony Środowiska. Mieszkaniec dostaje raport z pomiaru. Zawiera zarówno średni poziom z całej doby, bo dostaje go na 24 godziny, o najwyższej i najniższej wartości, w którym miejscu to było, czy nie ma przekroczeń obowiązującej normy, czy nie ma przekroczenia średniego poziomu PM dla Krakowa. Tutaj napisałam, że w 2016 roku było to 0,3 V, a w tym roku już prawie 0,6 V. I w formie graficznej z podziałem na źródła PM. I to najczęściej mieszkańców interesuje, ponieważ widzą, ile oni sobie sami generują tego pola w środowisku, w otoczeniu, a ile pochodzi z zewnątrz, z różnych źródeł. Wyników nie mamy, bo w tym roku mamy wcześniej forum, są w trakcie realizacji, dlatego przedstawię szybciutko wyniki ze szkół i ze środków transportu. W szkołach kontynuujemy te pomiary, bo w tamtym roku również były prowadzone.
Ustawiamy tym razem próbkowanie co 4 sekundy, dla mieszkańców co 20 sekund, żeby wytrzymała bateria na 24 godziny. Tutaj możemy ustawić na 4 sekundy i pomiar jest dokładniejszy wtedy. W tym roku robiliśmy badanie na przełomie maja i czerwca i dodatkowo, co jest ciekawe, zawsze robimy bez powiadamienia tak zwany pomiar testowy. I z tym pomiarem testowym mamy największy kłopot, bo okazuje się, tutaj mamy na dole pomiar testowy, przy powiadomieniu to było 0,5 V, przy pomiarze testowym 30% więcej, ale w różnych miejscach. Mamy nawet takie sytuacje, że ten pomiar testowy bez powiadomienia operatora czy samej szkoły mamy 600% większy. Nie wiemy, z czego to wynika. Zastanawialiśmy się nad tym. Być może faktycznie z samego tutaj, co pan doktor Stępień mówił, ruchu telekomunikacyjnego, bo w tym roku pomiar testowy był robiony w czasie Mistrzostw Świata w piłce nożnej. I się zastanawiałam, czy to z tego wynika ta różnica, bo nie miałam innego pomysłu, ale być może jest jeszcze jakaś inna przyczyna. Ogólnie tutaj mamy pomiar z jednej ze szkół. Chciałam zwrócić uwagę, ten pierwszy pomiar tutaj, to jest na zewnątrz. W tej sytuacji jest tak, że stacja bazowa jest zaraz obok budynku szkoły, ale to jest tak zwany bliźniak, czyli jest ta stacja tak naprawdę wisi nad dachem szkoły, chociaż jest zgodnie z prawem przypisana do budynku obok. Na zewnątrz te pomiary nie są jeszcze takie wysokie, jak są wysokie w budynku, w sali bezpośrednio pod stacją bazową. To jest ten pomiar. Zwracam uwagę, że tu widać, jak państwo by się wczytali, widać, że w tej szkole jest używane Wi-Fi, to jest taki kolor niebieski, natomiast te wszystkie wysokie sygnały to jest sygnał od stacji bazowej, która jest zawieszona nad tą salą. To było dla nas o tyle zaskoczenie, że zawsze powtarzano nam, że pod stacją bazową nie mamy się spodziewać promieniowania. Natomiast w tych salach to były sale już na samym parterze, więc widać, jaka jest różnica w obciążeniu uczniów w tych salach. Tutaj przedstawiamy i zarówno mieszkańcom, jak i szkołom, jakie są źródła tego promieniowania. Te wysokie słupki to są stacje bazowe. Tutaj mamy Wi-Fi 2G, tu również jest stacja bazowa, tu jest radio. Tu są na takich poziomach niemierzalnych. Widać, że gdzieś dzieci tam używały telefonu, ale te poziomy są dużo mniejsze niż od stacji bazowych. Podsumowanie szkoły, tak szybko. Przede wszystkim zawsze jak robimy pomiary, to jednak udział poziomu promieniowania od stacji bazowych jest największy. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy ani nie ma na szkole, ani obok szkoły stacji bazowej i mimo, tu mamy taki przykład, tutaj pokażę, ta szkoła się sama zgłosiła do pomiaru, ponieważ zainstalowała sieć Wi-Fi w całej szkole i chciała sprawdzić, jakie będą wartości promieniowania. No ale te wartości promieniowania są 10 razy mniejsze niż wewnątrz budynku, tam gdzie stacja bazowa jest obok posadowiona albo na samej szkole. Porównywaliśmy też te wartości. Pojawiły się badania ekspozymetrami w innych szkołach, na przykład w Szwecji. Jednak te wartości zanotowano, ja tu podałam przedział od 0,2 do 0,2 W do 0,1 V, przepraszam, na metr. Najwyższą wartość przy transmisji danych zanotowano 0,3, ale to jest nadal mniej niż my notujemy w Krakowie, co nas troszkę niepokoi. Być może to wynika z tego, że faktycznie jest taki trend, żeby stacje bazowe stawiać na szkołach, bo szkoła ma z tego fundusze. I w środkach transportu publicznego jeździliśmy bardzo dużo tramwajami i autobusami. I co się okazało, że
Tu jest linia tramwajowa, jedna z dłuższych linii tramwajowych, to już nie będę wchodzić w szczegóły, teraz w remoncie na tej stacji Kurdwanów. To jest całe spektrum. Podzieliliśmy to na część, która generują zewnętrzne źródła promieniowania i sami mieszkańcy w środku, w autobusie bądź w tramwaju. I wartości były bardzo zbliżone. Tutaj będzie widać. Tutaj odfiltrowaliśmy. To są same stacje bazowe. To jest około 74% całości. 0,42 V na metr. Natomiast odfiltrowaliśmy samych użytkowników. Przyjęliśmy, że Wi-Fi jest od użytkowników, bo w Krakowie w środkach transportu nie ma zamontowanych sieci Wi-Fi. I to jest tak naprawdę tylko niecałe 30% całości. Te wyniki pokazały, że niezależnie czy jeździliśmy w godzinie szczytu czy poza godziną szczytu, czyli było obciążenie od telefonów, główne źródło promieniowania było od stacji bazowych, które ten autobus bądź tramwaj mijał. Średni poziom tego wyniósł, jak obliczyliśmy, 79% jego u nas. I głównym, najmocniejszym sygnałem podczas pomiarów był sygnał od stacji bazowej. To urządzenie ma połączone GSM UMTS-900, co w publikacjach naukowych się powtarza. Na świecie nadal ten sygnał jest sygnałem najmocniejszym. W porównaniu z innymi pomiarami, akurat w Holandii, w tramwajach i autobusach, tam wychodziło 0,3 V na metr, w Szwajcarii też 0,3. Ja zwracam na to uwagę, bo cały czas mamy dyskusję na temat limitów, że tam są dużo bardziej liberalne, prawie 10 razy bardziej liberalne niż u nas. No ale te wartości, na jakie są narażeni użytkownicy, są podobne. Zarówno w krajach, gdzie ten limit jest liberalny, jak również u nas, gdzie ten limit jest zaostrzony. No, wydaje mi się, że tak samo użytkujemy telefony. Tak samo się zachowujemy, mamy takie same modele, więc ta informacja nie jest dziwna, ale w pomiarach nam to wyraźnie wyszło. No i tyle. Bardzo dziękuję za uwagę i dziękuję panu Sebastianowi za tłumaczenie.